stylu płynie prawdziwa liryka. Nie ma miejsca tu na kłamstwo, a swojaka się nie tyka. Jeśli jesteś kumaty i wiesz o co przypierdala, z daleka od kurestwa ziomuj stala. Siemaneczko, Kłyza Miejski Sort. Witam was wszystkich serdecznie ze studia P56 Label. Słuchajcie, zaczynamy nowy cykl programów. Jest to pomysł Dudka. Będziemy wszyscy wspólnie go prowadzić. Zaczynamy serię wywiadów z chłopakami z całej Polski, z raperami, którzy z nami współpracują, z naszymi ziomalami, z ludźmi, którzy działają w całej kulturze hip-hopowej, także zacznie się troszeczkę dziać. Będziecie bardziej na bieżąco, co u nas się dzieje. Będziecie na bieżąco wiedzieli, jakie nowe produkcje, jakie nowe klipy, jakie nowe koncerty. Także zapraszam serdecznie. Zaczyna się naprawdę w ludziach dziać. Od czego się zaczęło? Zaczęło się od pewnej sytuacji, która poniekąd dotknęła mnie. Chodzi o, no niemiła akcja, chodzi o śmierć mojego ziomka, którego zatłukli klawisze w więzieniu. Zebrałem wtedy paru chłopaków, no już wiadomo, chem gru, chłopaków ode mnie z miasta RLI. Nagrali kawałek Zemsty, nadejdzie czas. W jakimś czasie doszliśmy do wniosku, że trzeba dalej kontynuować ten projekt, bo nawet się nie spodziewaliśmy, że tak pierdolnie na grubo. Ale zrobiliśmy dwójkę, wielu zacnych gości, cała polska potężna scena, naprawdę na grubo. Projekt do dziś dnia hula, kultywujemy i będziemy kultywować. Także ku pamięci dla mojego ziomeczka, mokry świętej pamięci, Zemsty, nadejdzie czas, pamiętaj. Pamięci mu chwala świecka to wady. Dźwięk oszczędnej celi, dwa dni przetrzymywany. Zamordowany przez jebane klawisze. Odszedł w ciszy, lecz cały świat usłyszy. W nowym roku wychodzi druga płyta Miejskiego Sortu. Kończymy z chłopakami powoli, już mamy praktycznie wszystkie tematy. Gdzieniegdzie musi się co niektóry z nas tam podogrywać. No ale wiadomo, później wysyłamy to wszystko do chłopaków, których byśmy chcieli mieć gościnnie na płycie, żeby się udzielili. Plany przede wszystkim są takie, Miejski Sort idzie na styczeń. Później, o ile mogę uchylić rąbkę tajemnicy, dziesięciolecie Dudka, także no szykuje się naprawdę kurwa mega, mega materiał, kochanie, naprawdę. Słyszałem już kilka kawałków, jakie Dudek dla was szykuje. No kurwa, jest sztos, jest po prostu sztos. Co dalej, w międzyczasie puszczamy jakieś singielki, jakieś one-shociki. Teraz ja szykuję też one-shocika i niebawem będzie na kanale Miejskiego Sortu, także czekajcie cierpliwie, sprawdzajcie. Wiem, że już tam na profilach troszeczkę obiecywałem, że będzie, ułożyło się inaczej. Nadrobimy, nadgonimy. Warto czekać. Jeżeli chodzi o wytwórnię, to żeśmy rozpatrywali kilka propozycji. Na tą chwilę najbliższa nam jest P56 Label, bo jeszcze nie wiem, czy wiecie o tym, że powstaje taka wytwórnia. Prawdopodobnie będziemy chcieli markować już naszymi logami, które są bliskie naszemu sercu. Aczkolwiek innym wytwórniom nie mówimy nie, także zobaczymy, czas pokaże. Na tą chwilę najbliżej P56 Label, kochani. Słuchajcie, no jeżeli chodzi o solo, no to już też było dawno obiecane z mojej strony. Póki co już mam parę pilocików przygotowanych. Spokojnie, drapie, ma być mocny materiał, ma być materiał dopracowany. Póki co, pierwszy punkt MS, skończyć tą płytę, zobaczymy co będzie dalej. Także na spokojnie, czekajcie, cierpliwości, obiecuję, że będzie dobrze. Słuchajcie, no na pewno nie jestem w stanie wymienić wszystkich. No, no na pewno patrzymy przede wszystkim, kto jakim jest człowiekiem, dopiero potem jakim jest raperem. Na pewno współpracujemy z ludźmi, którzy zajebiście robią rap, no bo wiadomo, poprzeczka jest wysoka, rynek jest strasznie nasycony teraz nowymi artystami, ci starsi artyści muszą się mocno bronić. Jeżeli chodzi o moje solo,
Niebawem wyjdzie singielek z moją starą koleżanką z Gabrychą, którą serdecznie pozdrawiam, z Płocka. Będzie to singielek promujący moją solową płytę. Czekajcie, prawdopodobnie też będzie pierdolnięty do tego klip. Jeżeli chodzi o miejski sort, no ulica rządzi, nie mamy żadnych wrogów, nie szukamy wrogów. Wychodzimy z założenia, że rap ma łączyć, a nie dzielić, także trzymajmy się tego wszyscy kochani, a będzie naprawdę zajebiście. Będzie klip teraz od Dudka z jego płyty. Udzieliłem się tam gościnnie, udzielił się Youngman, udzielił się Chudy, oj będą gadać. Skręcone już są ujęcia, myślę, że warto też poczekać. Lada dzień kochani, naprawdę będzie też pierdolnieć. Co dzisiaj robię w studio? Przede wszystkim przyjechałem odwiedzić ze swoją rodziną Dudka i jego kobietę. Warunia jest tu obok, tak samo pozdrawiam cię dzieciaku, bo prosi cały czas, żeby go pozdrawiać, także Patryk, pozdrawiam cały czas. Co robię w studio? Słuchajcie, nagraliśmy dzisiaj zwrotki do Pomidora, gdzie gościnnie też się udzieliliśmy. Dostaliśmy od Pomidora zaproszenie, no i szykuje się dobry kawałek, ostry uliczny kawałek się szykuje, kooperacja cały czas. Pozdrawiam Pomidor, pozdrawiam wszystkich chłopaków na banicji. Elo, dobrzy ludzie. Backstage festiwal Jezioro Piaseczno, mamy zaproszenie od naszego ziomeczka Dymka. No widzicie, co by się nie działo, wszędzie mamy ziomków, wszystkich pozdrawiamy, wszystkich znajomych z całej Polski. Backstage festiwal, pierwszy raz organizowany, ale zapowiada się gruba impreza i no mamy nadzieję, że będziemy kultywowali to co roku. Słuchajcie, dużo pytań na naszych profilach o organizację koncertów. My nie organizujemy koncertów, czekamy zawsze na zaproszenie. Jeżeli jakiś klub, jakiś festiwal ma chęć nas zaprosić, jesteśmy otwarci, czekamy na zaproszenia. Gramy cały czas, nie mamy problemu z koncertami, ale mówię jak jest, nie organizujemy, czekamy na zaproszenia. Kochani, jeszcze raz zapraszam do projektu, w którym będziemy przeprowadzać wywiady z raperami całej Polski, ludźmi, którzy krzewią kulturę hip-hopową. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, czekajcie na nasze nowe produkcje, robimy to wszystko dla was, robimy to wszystko z pasji. Kolega to nie banknot, pamiętajcie. Elo, dobrzy ludzie, wszystkiego dobrego z Panem Bogiem. Honorowo, bezpośrednio, by nieść prawdę na tych trackach. Nie ma dymu bez ognia oraz skutku bez przyczyny. Dobrzy ludzie teraz mówią zamknąć dupy, skurwysyny. Był kolegą od dzieciaka, wychowany na podwórku. Jeden przypał jednak sprawił, że się rozjebałeś chujku. Założyłeś koronę, w której jeść ci wygodnie. Strzela z pizdy bez wahania, nosząc kieckę, a nie spodnie. Taki sztywny, taki będzior, co by kurwa pomyślał.